W poniedziałkowy poranek grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 12 cm. Pewnie to będzie dla nas przydatne. Ociepliło się i śnieg zaczął topnieć. Do wtorkowego ranka było 2 cm, do środowego kolejne 2 i tak dalej, aż do całkowitego stopienia śniegu. Napisz równanie opisujące zależność grubości pokrywy śnieżnej od dnia tygodnia i wykreśl tę zależność w układzie współrzędnych. Może zacznijmy od zrobienia takiej tabelki, gdzie będzie dzień tygodnia i śnieg, i grubość pokrywy śnieżnej, śnieg. Zróbmy sobie taką tabelkę. I tak, poniedziałek. No, w poniedziałek było 12, to wiemy. We wtorek. No, wiemy, że do wtorkowego ranka było 2, czyli zostało 10. Środa. Do środowego kolejne 2, czyli zostało 8. I tak dalej. No, to znaczy, że ta zależność była zachowana, że każdego dnia ubywało 2 cm, czyli w czwartek było 6, no, w piątek było 4, no i może to nam wystarczy. No i teraz spróbujmy tę zależność napisać, opisać jakimś równaniem, czyli jakieś nazwy zmiennych. Może niech x to będzie ilość dni od poniedziałku. Czyli poniedziałek to jest x równe 0, wtorek to jest x równe 1, tu jest x równe 2 i tak dalej. No a może y to jest grubość pokrywy śnieżnej. No i spróbujmy napisać, jak y zależy od x. No więc tak, w poniedziałek jest 12. No i co? I każdego dnia ubywa 2, czyli na początku jest 12 minus, jak x jest równe 1, to mamy 12 minus 1 razy 2. Po dwóch dniach będzie 2 razy 2, czyli 4. Po trzech dniach będzie 3 razy 2, czyli po x dniach będzie x razy 2. Tak? Czyli 12 minus, no może napiszmy to, że to jest 12, tak standardowo się pisze 12 minus 2x, ten współczynnik przed x. No i to jest ta zależność, która mówi, jak grubość pokrywy śnieżnej zmienia się każdego dnia. No i oczywiście, no x nie może być zbyt duże, taką dziedziną tej funkcji no jest, y musi być dodatnie, prawda? Nie może być, no 0 jeszcze może być, nie może być ujemna ilość śniegu. Grubość pokrywy śnieżnej nie może być ujemna. No i tutaj przygotowałem układ współrzędnych. No, w zasadzie interesuje nas tylko pierwsza ćwiartka, prawda? Bo to jest, powiedzmy, tu jest y, czyli grubość pokrywy śnieżnej na osi pionowej, na osi poziomej x. Obie te rzeczy muszą być dodatnie. No i tu jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, co odpowiada? Może jeszcze napiszmy. 0 to jest poniedziałek, czyli to jest wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. No a tu mamy grubość pokrywy śnieżnej, powiedzmy 2, 4, 6, 8, 10, 12. No i teraz wykreślmy tę prostą tutaj. No tak, jak x jest 0, to jest mamy 12. Potem jak x jest 1, to mamy 10. No właściwie to jest linia prosta. Będzie więc wystarczyłyby dwa punkty, ale może wykreślmy więcej. Jak x jest 3, to mamy 6. X jest 4, to mamy 4. X jest 5, to mamy 2. I x jest 6, to mamy 0, czyli śnieg stopniał całkowicie w niedzielny poranek. Prawda? W niedzielny poranek było 0 cm śniegu. No i teraz wykreślmy linię, która łączy, linię prostą, która łączy te punkty. O! I to jest wykres funkcji y równa się 12 minus 2x.